oficjalne zakończenie remontu ulicy Pietrkowskiej. Z nami jest obecna pani prezydent Hanna Zdanowska i dyrektor budowy pan Krzysztof Rogalski z firmy Strabag. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie. Zapraszam pani prezydent. Szanowni Państwo, witam serdecznie. To ten symboliczny moment. Moment, na który czekaliśmy od wielu miesięcy, bo faktycznie remont Pietrkowskiej zajął nam prawie 2 lata, jeśli patrzeć na kalendarz. Szanowni Państwo, remont, który był pierwszym tego typu remontem od powstania naszej ulicy, tak kompleksowym remontem, czyli po 190 lat praktycznie, odkąd ta przestrzeń stała się ulicą w centrum metropolii, jaką jest Łódź, wraca z powrotem jej i wraca w zupełnie innym anturażu. Mam nadzieję, że ten wysiłek, który podjęliśmy, a przecież złożyliśmy się na niego wszyscy, łodzianie, bo to z naszych podatków zmieniliśmy tak gruntownie anturaż naszej głównej ulicy, naszego deptaku, naszej wizytówki, ale to dopiero początek. To jest symboliczny moment, który też symbolizuje zmiany, które będą zachodziły codziennie, które już zachodzą w centrum naszego miasta, które stopniowo chcemy przywrócić dla mieszkańców, ale przede wszystkim przywrócić dla historii, dla podobności i spowodować, żeby wszyscy ci, którzy korzystają na co dzień z przestrzeni śródmieścia, czuli się w niej jak najlepiej, żeby odczuli jakość i przede wszystkim ten sznyt, który Pietrkowska ma. Szanowni Państwo, dla mnie jest to symboliczny moment, ale dla mnie jest to moment o tyle ważny, że wracamy tym sposobem również do tej listy wszystkich miast europejskich, z którą w tej chwili praktycznie nie mamy się już czego wstydzić. Nasze ogródki, które mieszczą się na Pietrkowskiej, niczym nie ustępują tym, które są w Barcelonie, Paryżu czy w Rzymie. W związku z czym zapraszam wszystkich Państwa, zapraszam wszystkich łodzian, żeby nie tylko na co dzień, ale i od święta, żeby nie tylko od święta, ale i na co dzień, żeby i w dzień, i w późnych godzinach wieczornych przybywali na Pietrkowską, żeby zaczęli cieszyć się naszą ulicą, a myślę, że to spowoduje odrodzenie całej przestrzeni, żebyśmy tu chcieli spędzać czas. W ślad za tym pojawią się nowe sklepy, nowe restauracje, puby. To jest miejsce, które może stać się takim najmodniejszym i wierzę, że tak się staje. Myślę, że w tej chwili przyszedł czas na modę, na bywanie na Pietrkowską i zróbmy wszystko, żeby udowodnić, że faktycznie tak jest. Dziękuję bardzo, dziękuję przede wszystkim wykonawcy za terminowe zakończenie prac, proszę Państwa, bo faktycznie 30 czerwca to był ten czas, kiedy umówiliśmy się i tak była podpisana umowa na wykonawstwo. W tej chwili, 3 dni przed terminem, panie dyrektorze, bardzo dziękujemy. Dziękuję w imieniu wszystkich łodzian. Szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani prezydent. Zapraszam pana Krzysztofa Rogalskiego z firmy Strabag, kierownika budowy. Dzień dobry Państwu. Ja mogę to powiedzieć, że jako przedstawiciel firmy Strabag i rodowity łodzianin jestem dumny, że akurat nam przypadło i mnie osobiście taka budowa jak ta, więc najważniejsza ulica w Łodzi. Myślę, że wykonaliśmy ją dobrze i wszyscy będziemy z tego dumni. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu Krzysztofowi Rogalskiemu z firmy Strabag i pani prezydent Hannie Zdanowskiej. Zapraszamy na muzykę. Thank you.